Pani, teraz ostatnio dosyć dużo w mediach się mówi, taki przykry temat wycinka drzew. Czy w Szczecinku też coś takiego jest planowane? To znaczy, ta wycinka drzew, ona jest związana jakby z tym uwolnieniem trochę przepisów, jeżeli chodzi o osoby fizyczne, natomiast jeżeli chodzi o osoby prawne, czy podmioty takie jak samorządy, to tutaj ta ustawa za dużo nie zmieniła. Natomiast dzisiaj, jeżeli starosta chce wyciąć drzewa przy nieruchomościach powiatu szczecineckiego, na przykład przy drogach, czy przy różnych nieruchomościach, których jesteśmy właścicielem, to musi z wnioskiem zwrócić się do burmistrza, dlatego że samemu sobie nie można takiej decyzji wydawać, jest jakby kontrola tutaj. Jeżeli burmistrz chce wyciąć drzewa przy swoich nieruchomościach albo na swoich nieruchomościach, to musi się zwrócić z takim wnioskiem do starosty, bo sam sobie też nie może wydać decyzji, czyli ta kontrola tutaj, nadzór nad wycinką tych drzew jest. Ja nie ukrywam, że my wystąpiliśmy z takim wnioskiem o wycinkę wszystkich drzew przy ulicy 28 lutego. Przygotowaliśmy projekt związany z nowymi nasadzeniami do Związku Gmin Dorzecza Rzeki Parsenty, jeżeli chodzi o środki unijne. Niestety nasz wniosek nie uzyskał akceptacji. Natomiast mamy w tej chwili decyzję na wycinkę 34 drzew. One są w najgorszym stanie. Jak przejdziemy się ulicą 28 lutego, to zobaczymy, że te niektóre drzewa to dosłownie takie kikuty, poobcinane, i one wręcz bardzo brzydko wyglądają. Ta decyzja, która jest związana z wycinkiem tych 34 drzew, ma pozytywną opinię RDOŚ-u, czyli Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Już decyzję mieliśmy w miesiącu październiku roku ubiegłego, ale to nie chcieliśmy tych czynności wykonywać. Natomiast teraz uprzedzam jakby tutaj to zdarzenie. Na początku kwietnia chcemy zorganizować taką wycinkę tych 34 sztuk, ale też pod to, żeby przygotować nowe nasadzenia w porozumieniu z Finą Kronospan, która sfinansuje nam kilkuletnie drzewa, które będą tutaj nasadzane. 22 kwietnia chcemy przeprowadzić taką akcję. Będą to klony, bardzo fajne drzewa, które w perspektywie, mam nadzieję, będą posadzone w całości na ulicy 28 lutego i w ten sposób zmienimy trochę wygląd tej ulicy, bo te drzewa, które obecnie są, one w zasadzie już chyba kończą swoją żywotność, aczkolwiek wiem, że wielu mieszkańców miasta Szczecinka na przykład w okresie owocowania tych drzew zbiera sobie orzechy. No niestety pewnie w ciągu tam 2 lat taka możliwość się skończy, natomiast zapewniam Państwa, że ta wycinka drzew jest podyktowana tylko wyłącznie tym stanem tych drzew i jest tutaj, one są wszystkie zweryfikowane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska.